A witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Fallout 2. Zobaczcie, jak oni się tutaj pięknie ustawili w tej chwili. Jeden bozarek. No tu niestety już tak dobrze, jeżeli chodzi o obrażenia, nie ma z daleka, ale z bliska jest to naprawdę potęga. Więc tutaj naprawdę bozar zaraz zrobi wielką robotę. A chciałem, żeby to wszystko, żeby się zobaczyli. W sumie mogłem ich sam tutaj wybić, ale nie. Patrzcie. Patrzcie, jak oni giną. Zaraz, zobaczycie, jak to wszystko zdycha w męczarniach. Im więcej ich podejdzie, tym lepiej, więc... O, ładnie też tutaj nasz Cassidy. Mimo, że to wrażenie nie są jakieś tam... O, mega. Normalnie, ale... No, no dobrze, że trafił dwóch. To mi się najbardziej podoba. Przeładuję sobie i teraz spróbujemy najpierw trochę poładować tego. A jeżeli podejdzie jeszcze jakiś cwany typek, to ja bardzo chętnie przyjmę trochę minigun. O właśnie, już zaczynają podchodzić. Ten również. Wszyscy zaczynają właśnie podchodzić. To oni są na jednej linii, więc naprawdę może każdy dostać chyba. Tak mi się wydaje. Bynajmniej. Dlatego tego właśnie w tej chwili bozara sobie chyba przyodzieję. Jeszcze raz będę strzelał. Kurde, jak oni z tych rąk walą. Naprawdę, masakra. Dobrze. Dobrze. No, to tutaj też widzę, mutant sobie radzi w miarę. Jakim cudem? Jakim cudem? Na szczęście jest za 4. A, bo to jest 18%. O Jezus. Na osobnym. Zapisz tutaj. Na osobnym zapisie. I tego mogę trafić za 44. Tego za 57. No to tego za 57. Stracony już. Widzę, że mi plecy robią, zaraz Surik się tym powinien zająć. Jak mi się wydaje. O, został. Oszty. No, oni się tutaj zajęli tyłami. Świetnie. Ja się muszę zająć tymczasem tym panem. Ale niestety mam słaby procent trafienia. Się tak ustawili kubańcy. Na szczęście dało radę zabić gnoja. To zrobimy tak. Też za mało procent? Niesamowite. Co tu się wyrabia? O, ale ten podejdzie. Naprawdę musi być potężna ta baza, skoro tutaj supermutanci sobie siedzą. Cassidy. No, dobrze, że ucieka przynajmniej. O. No to teraz sobie przerąbaliście życie. Ten skasowany. Wszystkich oczywiście nie... No nie! No nie! No nie! Ładnij mu krytyka, proszę cię. Oj, dobra, niech ci będzie. A mogę przeładować jeszcze. Dobrze, 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 odpowiadaj mu tam. O. Przepięknie.
No niestety teraz się nie popisałeś aż tak mocno. Ale widzę, że ten albo goni Cassidy'ego, albo również ucieka. O, nawet nie zdążył. O tak. Jak ja to lubię. Gin. Łożysz ty. Ktoś tu się jeszcze wyrabia? Takiego grubszego? Ktoś tutaj... A, ten do mnie chce podejść. Dobrze. Ja bardzo chętnie przyjmę jego propozycję podejścia tutaj. Ci zaczynają, widzę, też wariować tutaj. Coś tam dostał. Ale Cassidy może tam niestety trochę oberwać, skoro ucieka w tamtą stronę. A to mnie się też nie uśmiecha zbytnio. Cassidy, mógłbyś uciec na prawo. Jak już. Prawo, prawo. Proszę cię. No niestety, tu mnie rozmucili lekko. Tu za mały procent trafialności. Jeszcze gorzej. Ale mnie mucną teraz. Co takie same procenty tutaj są? Co to ma być w ogóle? Tym jeszcze zganiacza właśnie teraz rozsieka. To ja tutaj mam no niezbyt fajną sytuację. Może ja sobie jednak wolę stracić rundę, ale użyć Super Steamiego. Jestem między młotem a kowadłem. No i mamy prawie pełne życie. Przeładuję sobie. Teraz kogoś ładuję dwa strzały i tyle z was będzie. A tu mają drogę długą do przebycia. Więc spokojnie. Właściwie tylko dwóch widzę, że chcę tutaj atakować. Dobrze. Ale szkoda, że nie oberwał. Ale trzyma się chłopak, bardzo mocno się trzyma nawet. Przeładuj. Czemu on nie może trafić raz swojego przyjaciela, supermutanta? Nie, chyba nie trafił, nie? No niestety. No dobra. Widzę, że tu sprawa załatwiona. Jak moja postać nie trafia z takiego bliska? To mnie masakra. Nie, no to teraz już Bozara nie wyciągnę nawet, Teksulik jest przed tym. Przed supermutantem. No i tak trafiłem Sulika. W ogóle zastanawiam się strasznie, dlaczego mam taki słaby procent teraz trafialności. O, bo w ogóle nie trafiam. Dobra. Szykujmy sobie teraz. A, tu miotacz płomieni to mnie nie interesuje. Miotacz płomieni też mnie nie interesuje. No miotacz mnie nie interesuje, tutaj działko było w jednym. Działko jest. No to mam amunicję dla naszego tutaj koleżki. Tu jest jeszcze jeden mutant. No, rękawice wspomagane. To nie jest zbyt dla mnie potrzebne. Ten miotacz tutaj mnie będzie prześladował. No większość ma rękawicę wspomaganą. Czy ja mogę sobie w tym momencie na przykład tutaj przystanąć? Pewnie, że do pełnego, bo Cassidy tam naprawdę oberwał niemiłosiernie. Ja sobie tutaj szybko
pomogę tak, w taki sposób. I będziemy lecieli dalej. Ciekawe w ogóle, co jest pod tym przyciskiem tutaj. Ktoś go wyrwał i go nie ma, no. Plik? Jakieś coś takiego? Nie pamiętam, czy w jedynce tam coś było. Ale to jest chyba ulepszony tak w ogóle Pip-Boy. Tamten był chyba 1000. No, a Cassidy dalej nieuleczony, więc on tam musiał naprawdę wygarnąć niezłe baty. Ale właściwie co będziemy czekać? Znaczy, że ja pełne życie, jak zwykle. Wow, tu jeszcze mózgi są. Aż 3. Aż ty. Bo oni z tej... A, bo oni chyba mają takie obrażenia z tej właśnie rękawicy wspomaganej. Idą mózgi kolejne. Tam to jeszcze dwa zostaną, 4 w sumie. Dobra, seria będzie... A nie. To tak dobrze to nie będzie, chyba że do mnie podejdą. 35%? Ja mam taką skuteczność trafialności? Przedziwne zjawisko, naprawdę przedziwne. Dobra, ty muć jednego, ja zmucę drugiego. Zobaczmy, co na to powiesz. A, wytrzymałeś jeszcze. Wytrzymały... Drań. No. Trzy małe dranie są. Na ziemi. Ten jeden. Dobra, tu załatwiłem sprawę. No, rękawica wspomagana, tak jak myślałem. Tu też. Teraz czas przeszukać graty. Może jakaś amunicja będzie dla mnie nawet. Nie mówię tu energetycznej. No, zapewne tu taka będzie. No. Kto takiej amunicji na takim etapie gry używa? No kto? No nie oszukujmy się, ale najsłabsza to powinna być w tej chwili amunicja, nie wiem w sumie jaka, ale na pewno nie 9 czy 10 mm. Przesadzajmy. O, rakietki. Właściwie bierz wszystko. Bierz wszystko. Jeżeli chodzi o jakieś tam graty, niektóre to zaraz oddamy naszemu mutkowi. No przejdź tu. O, Jesus. Tu jest skrzynia. O, ogniwa mogą być przydatne. Jako paliwko. Tylko w takiej kwestii biorę te narzędzie. Jeszcze ten, tę amunicję. Pancerz wspomagany. Oj. Chyba czas trochę sprzętu oddać. Cassidy, ty nie masz słabą zbrojkę. A ja tymczasem pancerz wspomagany sobie wezmę. Masz. Mam nadzieję, że będziesz mógł to nosić. Opcje walki. Tam też często dosyć obrywasz.
Masz ulepszony bojowy. To tyle. A ja tymczasem po najważniejszą rzecz tu przylazłem. Chyba po to jest ta baza tutaj. Daj mi... Jeszcze te ciężkie. Bardzo ciekawe. 36 to gdzieś 40 coś może, albo 50 coś nawet ważyć. Handel. Będziesz nosił to. Będziesz nosił swoje amunicje. I to... Mam nadzieję, że teraz starczy mi miejsca. To jest to ciężka zbroja, no ale na pewno lepsza niż ta, którą miałem poprzednio. Zrobię wszystko, żeby ją nosić. W pierwszej części też miałem możliwość jej noszenia w sumie. Otwórz. Może teraz? Jest, udało się. I teraz mamy dalej 40 pancerza. Ale mamy... Bazookę mamy, ale nie mamy tego. To się przyda. No i teraz tylko spróbuj ktoś do mnie podskoczyć. Granaty nie są mi mile widziane w moim ekwipunku. No, miotacz płomieni też nie dla mnie. Ogniwo termojądrowe jak najbardziej. I rakiety też jak najbardziej są u mnie w plecaku do przyjęcia. Pojedziemy teraz jeszcze skopać dupę tym gnojom. O, to jest jeszcze jedna skrzynia. Tak w ogóle. Jedziemy skopać dupę tym gnojom, którzy tu stoją, i idziemy na piętro niżej. No właśnie, tutaj przecież jest skrzynki, to ja tutaj bym zapomniał. Są trzy skrzyneczki. Tam jest jeszcze jakaś szafeczka do otwarcia. Weź wszystko. Bierz. Lekarstwa zawsze w cenie. Weź też. I dawaj tą szafeczkę jeszcze. O, otwórzmy. A co ho. Ciekawe rzeczy, naprawdę ciekawe. O, ja mam teraz więcej w ogóle udźwigu. W tym pancerzu wspomaganym. No to dobrze. Nawet bardzo. Teraz tak, tutaj. Muszę się udać tutaj. Zobaczymy, co mutki zrobią, jak wejdę im tutaj ze wspomaganym. On ma też chyba odporność lepszą na wiele rzeczy, nie? Nie, to będzie w ekwipunku. No ma tu trochę odporności na wiele rzeczy. No i tak za 18 dostanę. Ja nie będę tracił na was tak amunicji, bo 31% jest dla mnie za mało. Ale na pewno wasz tutaj mutant ma problem. I to dosyć spory. A ja mam jeszcze większy. Mało życia. No ale tutaj ten zginął. Tutaj mam jeden strzał tylko. No na szczęście celny. Na szczęście. To poczekajmy sobie do pełnego wyleczenia. Dalej żyłuję na steampackach. Mimo że ich mam sporo, ale dalej żyłuję na steampackach. Być może się przydadzą pod koniec gry, dlatego teraz jeszcze możemy używać pipi boja.
A na ciekawe, to będzie na trzecim piętrze tej bazy w ogóle. Ale po bazie to już będzie San Francisco dla nas. Do zwiedzenia. San Francisco też zobaczymy, co tam się dzieje. Dobra. A, ten namiotacz płomieni. O, to dla nas. Przeładuj to. Idziemy na dół. No i teraz tylko podejść któryś. Jeden procent, że trafię. A, bo być może teraz w tej zbroi mam taką słabą celność w ogóle, ale generalnie jakoś tak nie wiem, co się dzieje. Nie dostałem nic. Jeszcze się będziesz stawiał. Już nie. Poziom. Postać. Dajmy sobie na 90 i otwieranie na 96. No jak starłem wszystkich w proch, możemy iść teraz na ostatnie piętro. Trzecie. A co tutaj? Tu jakaś rakietka leży chyba. Przy okazji jest... Właśnie. A tu obok. No to przecież jednego... To co, jedno ciało? Jedna dusza, jedna krew? To holotaśma numer 3. Jeszcze numer 2 gdzieś mi zaginęła. W takim razie. Zielony moduł pamięciowy. To się może przydać. Mam już żółty, mam już zielony. To nie wiem, do czego one tak naprawdę są potrzebne. Coś nie miałem jeszcze okazji ich użyć. O Jezus. Mutki. Kilka mutków jeszcze do zabicia. Może kilkanaście nawet. No ja czekam tutaj na te kryptoszczury, żeby je zabić. Na razie. Tutaj niestety na mutanty trzeba już ostrą amunicją trzepać. Tutaj nie ma lekko już. Dobrze. Możecie odstrzelać, dla mnie będzie po prostu mniej roboty. A nie mogę przeładować, fajnie. Idź pan. Luj. Dobra, ten go wykończył. No. Nie ładuj się na razie z kopytami. Tam cię dzieci cię nie proszą. To ja mogę tylko robić. A tu jest jeszcze winda niżej. Albo wyżej. Cholera wie. Zaraz zobaczymy. Dobra. Zapraszam tu jeszcze tego. O Boże. Fatalny zes, fatalny. Chyba mutanty będą, no właśnie, będą lazły tutaj w naszym kierunku. O. Widzę, że tutaj będą strzelać. W naszym kierunku. To jest błąd
ich wykonanie oczywiście. Sulik. Każdy widzę się rozchodzi w swoim kierunku. Czy ktoś tutaj coś chce ruszyć się? A, mutonty się ruszają. Sulik. Tam ubrywasz nieźle. O, w sumie fajnie, że mutanty ruszają w moim kierunku. Ej, ale ja też nie musiałem dostawać przy okazji. A sobie pozwolę podejść tutaj. Mam idealnie na jeden strzał. Przy okazji trafiłem Cassidy'ego za 113. Niedobrze. Cassidy zjewaj lepiej tutaj. A tu dwa mutki są jeszcze. I tu są dwa. Tam jest ciasno, nie wiem jak one w ogóle przychodzą. Nie, to jest trzeci jeszcze. No ten na pewno już wiele nie zrobi, bo tam Sulik go nieźle ciacha. Trafiłem go nawet. No proszę bardzo. Szkoda, że to tak mało. To był dobry ruch. Cassidy... Nie! No kurde, czemu Cassidy'ego mi zabijać? Ja się tu wypchałem i nie zapisałem gry. No szlak by to trafił. No zaraz mnie coś drzaźni. O nie, jeszcze ostatnio zapisałem na tej drugim poziomie. Rany, Julek. Nie było zbyt dobre posunięcie z mojej strony. Ty, gdzie ty żeś zwiał już? A, bo to są te pierwsze. Jezus Mario, nie wierzę, nie wierzę po prostu. Co? Gdzie? Z czym? Na co? Jak? Co ja tak oberwałem? Nie no... A łup się teraz moich może, a nie we mnie. No, ten nie trafił, ale ten trafi pewnie. A nie, podchodzi do mnie, no to jeszcze jest... O, proszę bardzo, udało się. Mi się udało. Dobrze. 700 punktów w walce. Tutaj nawet nie ma co przeszukiwać, bo żaden nie ma nic, co by mnie interesowało. Teraz, no... Trzeba by było znowu poczekać chwilę. Do wyleczenia całej ekipy. Bo ja tutaj przędzę najgorzej chyba. Ich wszystkich. No, 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 leć, 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 to życie. Pomału, pomału strasznie. Ale mi się to nie podoba, że to aż tak pomału leci. No muszę tych mutantów rozwalić wszystkich, żeby tutaj cokolwiek zdziałać. Dobra. Jak już teraz skasuję, to zapisuję grę na dole już.
Dobra, ten na szczęście, tak jak podejrzewałem. Ała! O pekach żeś mi poleciał. No i sporo żeś mi życia zabrał. Sulik! Do jasnej ciasnej. Coś mi się wydaje, że ty też oberwiesz. No tak jak mi się wydawało, tak się stało. Tylko że Sulik oberwał do 39, supermutant za... Tyle, że właśnie, prawie go to wykończyło. Postać... Otwieranie... No i znowu niestety muszę... poczynić... leczenie... Nie... No... Tutaj jest to... Do pełnego wyleczenia... ...138 życia już mam... Jak ten czas leci z tym życiem? No masakra... Siedem... Osiem, dobra. Ja muszę mieć pełne życie, bo tutaj... Mówię, jak ja mam być ten główny, który... jest odpowiedzialny za zagładę... mutantów w tym miejscu, no to niestety... Ale... Ja muszę być tutaj najbardziej czujny. Co nie rób tego? Stanąłeś mi na przejściu, to jak? Co miałem zrobić? Nie będę stał się patrzył w ciebie, czy wąchał twojego wyziewu. Zapewne jest tragiczny. Zapis. No i tu jest ta holotaśma. Czy holodysk. Tu szkoda, że tutaj nie ma gdzieś w pobliżu od razu drugiej taśmy. Muszę ją chyba znaleźć. Procesorek tutaj. Rakieta burząca. Raczej obszarówka. No ja miałem zamiar was atakować. Nie trafiłem. Aż dziwne. On jeszcze żyje. I ten kretoszczurek. Już nie. No nie pchaj się tam, gdzie was nie zapraszają. Mówiłem coś na ten temat. Ja tam muszę grać pierwsze skrzypce. O Boże. Tak kaleczyć. Mówię wam, przez tą zbroję chyba takie kalectwo się uruchomiło tutaj. Ewentualnie przez zmęczenie może jeszcze być. Walka. No, miało być przeładowanie. Zapisz. I możemy lecieć. Na butanciska. Szty. Przejdziemy się tutaj. Dzień dobry. Nie tak miało wyglądać. Miało już być po jednym mutancie. Wiem, że mam krytyki słabe i w ogóle... Tutaj Sulik traci 24 punkty życia. Musimy się lekko inaczej ustawić. Żeby Sulik tam nam za bardzo nie oberwał. On się kiowo ustawił. A może jednak nie.
A teraz sobie jeszcze bardziej po takim kątem stanę, że nie będzie mógł. O ty! O ty! No jak wy śmiecie w ogóle Sulika ładować? Patrzcie, wszyscy teraz na niego. Wszyscy. Wejdę między mrony. No, jakie życie posiada ten tutaj supermutant, że go nie mogę zabić? Jak dużo życia on posiada? Sulik, nie wiem, czy jeszcze będzie tutaj próbował walczyć cokolwiek, czy raczej będzie... No, ale jednak będzie walczył. Widzę nawet z pozytywnym skutkiem. Ej, 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 ej. Raczej nie... Raczej zaraz zginiecie z tego względu, że Sulikami to tak nawalacie. No... Atakujesz? Nie, no tu nie mogę chyba. Spróbujmy. 16? Gdzie oni się uczyli strzelać, gościu? Gdzie? O. Sulik sobie tu widzę radzi. Dobra, teraz ja tylko oberwałem. Na tym się skupmy przede wszystkim, żebym ja obrywał. Też, żebym... po prostu zbierał na siebie uwagę, o. Ten... Oto tutaj... Supermutant zginął. No, ten tutaj też nie najlepiej wygląda. Markus. No, widzę, że oni raczej we mnie wszyscy przypają. Ej, ale nie musiałeś tego krytycznego robić. No na szczęście, Markus, nie trafiłeś we mnie, masz szczęście. Ten się jeszcze będzie trzymał. Ale ja niekoniecznie. Na szczęście mam coś takiego jak Super Steampack. I nie będziemy się cyrtolić z nimi. Jeszcze normalnego sobie wezmę. No tutaj obrywam nieźle. To tura zatem. No. Czy oni są jacyś nieśmiertelni? Dobra, że nie otrzymał. Dobra, nie będziemy przeładowywać. Mam na razie pistolet na pełnej. No właśnie, zwłaszcza, że ten już niewiele miał. No ej! Miałeś trafić. Cassidy! Co jest z tobą? Tak się będziesz stawiał. A mój ten się skończyła. W tej chwili to już jest kijowo trochę. No właśnie, Cassidy mi zginął. Musimy jakoś zająć inaczej. Na razie zajmijmy się w taki sposób zatem. A, nie mogę atakować. Niestety. Tam trzeba pomagać. No, to widzę, że Markus pomoże. Ale ja też mogę pomóc chyba. Nie no, minus 18% to nie jest najlepszy pomysł na strzelanie. Strzelaj. Ale masz zabijać jednym strzałem.
Markus traci. Nie wiem, jakim cudem w ogóle go trafiłem. Markus, weź tam pomóż trochę. Idziemy w tamtym kierunku. Musimy Cassidy'ego uratować. On nie trafił teraz na szczęście, ale mimo wszystko idziemy tam, naprawdę trzeba mu pomóc. 72%, dobrze, udało się na szczęście zabić i pomóc przy okazji Cassidy'emu. To jeszcze, o, jeszcze mogę sobie zapisać grę. To był bardzo ważny ruch w pokonaniu tych leszczy. Tu jeszcze trzech zostało, ale to już będą się moi musieli nimi zająć. To amunicja to jest u mnie kruchutko. Idź ty. No ten deszcz z tym młotem to tak średnio z obrażeniami. Z brońcami? Chyba są wyznawcy czegoś. Jezus. No właśnie. Ile taki mutant może przyjąć na klatę? Jest. Udało się zabić. Tylu super mutantów. Mają oni broń, której ja nie chcę. Bynajmniej. Właściwie ile mi zostało amunicji w tej chwili do pistoletu? 21 strzał. No musi wystarczyć. Póki co musi wystarczyć. Poczekajmy sobie do pełnego wyleczenia. Te trzy supermutanty muszą zostać zabite też, więc muszę jakoś sobie poradzić. Chyba, że najpierw zobaczymy, co jest u góry. Bo i tak muszę tu wrócić przecież potem. Chyba. Chyba, że gdzieś wyjdę w ogóle w zupełnie innym miejscu, więc może lepiej nie. O. Dobra, niech będzie 134, to już jest lepiej niż jak... w ogóle. Nie będę na ciebie tracił amunicji. Niech moi się tym zajmą. Myślę, że Markus tutaj też musi trochę bliżej podejść. No, to szybko się tam zajęli. Która? Właściwie teraz musimy się tutaj przykolegować do nich. Nic tu właściwie nie ma, ale są oni, czyli punkty doświadczenia. No ale Cassidy nie był dobrym pomysłem, żeby tam się pchał. Chociaż w sumie, jeżeli oni nie będą atakować, to Cassidy sobie tam poradzi. Zobaczmy. No na razie spugował się jeden, więc... No ten już będzie go atakował chyba. A zobaczmy, może Cassidy jednak sobie da radę. On dostał za 30... Nie, za 27, tak? Ale ładuje... No... Nie za 9, musisz walić te krytyczne. Dobra. Jeden strzał oddam. Oj! Nie w Cassidy'ego! Markus zaraz tam zrobi chyba jeszcze gorszą robotę niż ja. No i... Jak można mieć takiego zeza? Metra. Nawet nie trzeba być z... super jakoś umiejętności rozwiniętych, jeżeli chodzi o strzelanie, żeby trafić z tego... z takiej odległości. No
Dobra. O... Oj, to już czeka, idę mu pomóc. No. Ea. O, teraz do mnie już podleciał, więc okej. No ale jak dostanę troszeczkę... to niewiele nic dało nawet. No. No! Człowieku! Nie doprowadzę mnie do szewskiej pasji. Zginiesz za to? Raczej ty zginiesz. Tego się obawiam. Lecz nie odnosi obrażeń. Wytrzymały jest strasznie na to. Dobra, teraz zginął. 1275 doświadczenia. Przy okazji... że tutaj ich wybiłem. Czy jest tu coś w środku? Nie ma chyba nic nawet. Wiem, że mocno oberwałeś, ale może zobaczymy, czy na górze nie ma jakiegoś miejsca, w którym już nie będzie mutantów. Sobie zapiszę. I na czwarte piętro. Ostatnie. Na razie. Cicho jest ok. Nie widzę tutaj jednak tego, czego bym potrzebował. Znaczy w sumie no chciałbym, żeby były dziwną bestię. A i tak się to. Czuję. Łóż ty. Łóżysz ty. Szpony śmierci na mnie wysyłasz? Na mnie? Kurde, na mnie? W ogóle, co mutanty mają wspólnego ze szponami śmierci, co? A wzrok mam spierdzielony, no tak. Do pełnego wyleczenia. Myślę, dlatego ma taką samą skuteczność, jeżeli chodzi o celowanie. Co ja mam z tym typem zrobić? Ma ktoś bazukę? Który z was to ją nosił? Handel? Zobaczymy, czy go, jak go gruchnę, tej bazuki. Ty chyba ją miałeś, nie? Jest. Daj mi to. To tyle. I teraz tak. Bazuczka. To jest... rakieta akumulacyjna. Jaki jest procent szans, że go trafię? No, on musiał oczywiście... pierwszy ruch. Jak to jest możliwe, że ty nie trafiłeś z tylu metrów? Drugi szpon? Zwierzątko Melchiora. Melchior, tak?
Wow. Wow. Ile to ma ataku? Przydałoby mi się teraz właśnie amunicja do Bozara trochę więcej. Bo sam siebie przy okazji trafiłem. No właśnie. Dobra, wiecie co? To muszę trochę pokombinować, jak to zrobić z taką ilością amunicji. Może to sam nawet zrobię, więc zobaczymy się już w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że niedługo. Na razie.